ten proch popiołu w obliczu śmierci i ciała, które w proch się rozsypie, przypomina nam, jak marne jest to, co ziemskie. Kiedy sądzimy się nawzajem, kłócimy i prowadzimy wojny, popiół poucza, jak małe jest to, z powodu czego rzucamy na siebie oskarżenia i wydajemy wyroki. Popiół jest lekcją, że w życiu nie liczy się tak bardzo to, kto ma rację, ale to, kto kocha. Można mieć rację i stracić brata. Można racji nie mieć i brata zyskać na zawsze. Panie, osądzony i skazany, daj czasom naszym pokój. Krzyż przejmują matki z dziećmi z Ukrainy. Przygotuje się już żywy różaniec w parafii Farnej i w pogotowiu duszpasterstwo młodzieży Źródło. Cóż mogła zrobić zbolała matka, widząc obciążonego krzyżem syna? Dopiero co mocującego się z własnym ciałem, powstającym po pierwszym upadku. Wydaje się, że niewiele. A jednak to, co się dokonało w wymianie ich spojrzeń, było za zbolałego Jezusa, jak pierwsze szefowie wymiaru, ale jak prorota moralnej rosy. Po pierwszym poważnym wyzycie pozwolono opuścić nasz lud w kierunku barbary. Tyle smutny przeżył i pocieszenia daje się nadal duszy stanie na miejscu Maryi. To nie ten, kto często bierze do ręki różania. Maryjo, nasza Matko, bądź jak świecie człowiek wiatru i kropla porannej rosy dla dusz naszych sióstr i braci. Sława ciężkie grzechy nasze, odwrót niebij i czołami. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu. Świat dzisiaj przyzwyczaił się do nagości, epatuje nią, zatracając zupełnie poczucie wstydu, który chroni to, co w człowieku najbardziej delikatne. Jednak ta nagość świata nie ukazuje naszym oczom miłości, lecz jej atrapy, za którymi kryje się egoizm i pustka. W czasie wielkopostnych nabożeń z gorzkich żali wpatrujemy się w ciało Chrystusa, okryte welonem białej hostii. W tym pięknym nabożeństwie, odziedziczonym po przodkach, nie chodzi o nic innego, jak tylko o zachwycenie się miłością